na tym ostatnim turnieju samorządu dokonałem wpłaty na Urząd Gminy na potrzeby ubikacji, które były tak rozwiązane, że uczestnicy wszyscy musieli płacić. Nie wiem, jak to jest, bo dzieciaki płakały, bo nie miał złotówki, bo przyszedł w dresie na ćwiczenia, chciał umyć ręce, musiał zapłacić. No i nie wiem, jaki problem pan widzi. Ja płaciłem już na przyszły rok, żeby było pieniążki na ubikację, bo karty kredytowi nie chciał przyjąć pan przy ubikacji. Nie wiem, co na ten temat myśleć. 55 lat żyję, ale wcześniej nie spotkałem, żeby sportowiec musiał zapłacić za wejście do ubikacji. Bo każda złotówka jest opodatkowana, rozumiem. Myślę, że pieniążki na co inne były przeznaczone. Będzie jakaś odpowiedź? Ale pan nie pyta? No pytam. No niech pan pyta organizatora, ktoś ja nie bezpośrednio odpowiada. Pisze na plakacie wuj. Jest napisane. Wuj jest wuj, tak. Ale pan wie, kto organizuje, nie? Rozmawia pan z Musiałkiem, był pan na miejscu, mógł pan podejść. Nie, nie, nie. Pytałem się. Ale dlaczego nie? No to niech pan powie. Zastępcę pana wójta pytałem, to mówi, że organizator, no ale ja zrobię. No dobra, ale idźmy na skróty. Był pan Musiałek? Wiedział, wie pan, kto organizuje od lat. To nie jest tak, że wójt no nie tak, jest. Ale się, dzieci, bo ja nie rozumiem, że pan robi teraz taki popis na sesji, a mógł nie, pan to zobaczyć na miejscu. Ja tylko pytam publicznie. No to publicznie pan Musiałka zapyta i zaraz odpowie. To panie dyrektorze, jak no. Zapytam pana. Proszę pana, na całym świecie toalety są płatne, jeżeli się uczestniczy na takich imprezach. Gdybyśmy otwarli te toalety za darmo, dla wszystkich, to tam ani by pan nie poszedł do rąk umyć, ani by tam pan nie wszedł. Ponieważ organizujemy imprezy w różnych miejscach. I pan zapyta, jak było na świetnicy Wojciechowie, na imprezie, w Zalesiu. A po prostu nie idzie wejść do toalety, a jeżeli jest toaleta płatna, to jest kultura. No to nie chodzi. To jest płatna. Ręcznik do wydarcia, mydło, czysta woda, ciepła woda, może tam wejść w kulturalnych warunkach się załatwić. A jeżeli dzieci miały jakikolwiek problem, wystarczyło tylko zgłosić. No ale nie da się zgłosić, to nie pana. Każde dziecko by weszło do tej toalety. No nie wiem, ja pytam się nie. Znaczy, ja przepraszam prywatnie, tylko powiem, że nie korzystając z tej toalety wieczorem, a chodząc za toaletę się załatwia, jest to bardzo niekulturalne. No tak, a jeśli ten dzieciak nie ma złotówki na zapłacenie, to gdzie pójdzie? Nie wierzę w to, żeby ten pan... Panie dyrektorze, ja panu coś powiem. Tak. Spotkałem się z przypadkiem, miał dzieciak 5 zł i płacze pod tym, bo pani chce od niego złotówki, a on chciał wejść na zamek kuchany, a mama mu dała 5 zł. To co on miał zrobić? Do pana się zwróci, ja to komisji... To zgłosić, nie wierzę w to... Nie, panie dyrektorze, to mówię pan, to jest pośmiewisko, bo ja jako zawodnik byłem na dużo różnych imprezach, ale nigdy mnie tak nie poniżono, że ja mam płacić, jak przyszedłem w dresie. Ja nie mogę powiedzieć, tylko pani powiedziała, była taka siada, ale miała nawet jej saga. Co było? Złotówki nie puszczę. No wie pan, no, ja myślę, że ja mówię jej imprezę, to taka stanie. Ja bym się pytał pana wójta, czy to jest ogólnie, czy... Już pana kolega, nie jest nic ogólnie, jak państwo wiecie, zupełnie już tak uważam, bo tutaj trochę racji jest. Jeżeli chodzi o toalety, to myślę, że nie zaszkodziłoby. To jest nauczka na przyszłość, jedna, dwie tojki, które by stały gdzieś na boku. Odpowiedź do pana Sołtysa, z panem Przewa, panie Sołtysie. Ja bardzo chciałbym życzyć panu, żeby pan na swojej nowej świetlicy przeprowadził imprezę typu festyn i otworzył toalety. To, co jest w toaletach na drugi dzień rano za darmo, to woła o pomstę do nieba. Nie dosyć, że są rozebrane do połowy, powyrywane. Jeszcze jakoś zabierze ci ze środka spuśkę, bo potrzebuje ją kurwa na dzień do domu. A są otwarte toalety metodowe obok i niektórzy potrafią przyjść i są obrażeni, że to jest średniowieczny, że on musi iść się zaszli do toalety. A z tego co wiem, w chacie nawet kibla mimo, nie? Więc panie Sołtysie, ta złotówka symboliczna za to, że ktoś tam musiał utrzymać czysto i zadbać za to, wydaje mi się, że to jest była tragiczna suma. I ja panu życzę w przyszłym roku, proszę zrobić festyn, otworzyć toalety i wejść 2 godziny po tym do kibla. Dziękuję. Człowiek mnie najwięcej podpuścił na tym... Wszystkich sołtysów, czy ktoś mi nie chce racji. I ten człowiek właśnie, ten nasz radny,
To powiedział. Tak bym nie wiedział, nie żadnej do aplikacji. Bo dzieci będą.